marzą tutaj w Warszawie, marzą o Anglo, Ameryce, Białystok. No ale to nic prostszego, jak tylko pojechać do Anglo, Ameryki, Białystok pięknym autokarem. Taka polityka, że tam ludzie dużo się modlą, ale raczej dobrze się modlą, raczej właściwie z kolorytem śpiewania. Wiecie Państwo, jak to jest w cerkwi. Przecież jak prawosławni wejdą do cerkwi, to tam nie dość, że codziennie święto, to po 4 godziny tak stoją i śpiewają. Chóry, dziesiątki chórów w cerkwiach, a tu ani jednej cerkwi nie ma. Państwo zobaczą, Pałac Kultury Stalina i Lenina, jak to powiedział Grzegorz Braun, jest budynkiem autorytarnym, bo to jest Pałac Kultury Stalina i Lenina, krzewi ateizm, na miejscu całkiem prywatnym. Warszawa, wszystkiego ciekawa. Biblia w śmietniku.